ale on będzie wkurzony, jak ona odpadnie jako pierwsza. Tu się szachy 5D randkowe toczą. To jest podrywanie się na wizji, prawda? Ale nie mam dość oglądania programu Kłamczuch, dlatego że w tym momencie zaczynamy oglądać trzeci odcinek tego programu, a wy oglądacie Avizo TV, czyli najbardziej chrześcijański kanał z szatami w waszym internecie. Zapraszam do miłej zabawy. Najpierw poznajmy naszych graczy. Klaudia Jelok, licealistka z Wierzbna. Uważa, że wcale nie trzeba w życiu kłamać. Wystarczy po prostu nie mówić prawdy, tak? Kłamstwo nie zawsze popłaca, ale nie mówienie całej prawdy nie jest kłamstwem. Ale ja jej współczuję. O nie, to są te pierwsze odcinki, oni jeszcze nie wiedzieli, do jakiego programu idą. Słuchajcie, pójść, będąc młodą dziewczyną, do programu, gdzie jest Ibisz w swojej najbardziej horny fazie życia. Zobaczycie, jakby zobaczycie. Jestem przekonany, że sobie nie odpuści. U nas akurat opłaca się dobrze kłamać. Marek Metlerski, sanitariusz z Bielska-Białej. Ma w życiu to szczęście, że nigdy nie chodzi do roboty, tylko do pracy. Naprawdę lubi to, co robi, tak? Tak, i czuje się potrzebny. Witamy, super. Krzysztof Szpakowski, konstruktor z Mogilna. Jest trochę jak kot, chociaż woli psy. On wygląda jak Bob z Twin Peaks. 100% wygląda jak Bob z Twin Peaks. Ktoś oglądał? Nadia też to zobaczyła, bo słyszałem śmiech z drugiego pokoju. Lubi chodzić własnymi ścieżkami, szczególnie po górach. Dobra analogia. Ostatnio wróciłem właśnie z góry. Dosyć długo byłem, jak widać. Nie zdążyłeś obciąć włosów. Marek Tyczyński aktualnie szuka pracy. Przyjechał z Radomia. Potrafi dobrze kłamać i w razie czego nie zawaha się tej umiejętności. Był już Salomon. Michał Gabruk, grafik z Brzegu. Lubi sobie pogrywać na teatralnych deskach. Zobaczymy, czy dziś... On wygląda jak dosłownie każdy student. Jakby zebrali wszystkich studentów i zrobili portret takiego połączenia. Kojarzycie taki motyw, że na przykład jak się połączy twarze różnych Polaków i wychodzi wam taka standardowa polska twarz. I w różnych krajach tak robią. Tak by połączyli studentów, to wyszedłby dosłownie ten ziomek. To jest cudowne. Padnie mu tytułowa rola Kłamczucha. Oby nie. I Małgorzata Jachnicka-Ramczyk. Instruktor jazdy konnej z Nowej Wsi Lęborskiej. Czasem mylą się jej pory roku i jeździ na spływy kajakowe w zimie, a poza tym wszystko z nią w porządku. Witaj. Witam. Za chwilę usłyszymy pierwsze pytanie. Jedno z was będzie tytułowym kłamczuchem. Za chwilę otworzycie swoje pulpity. Tam są ukryte monitory i tytułowy kłamczuch będzie miał wszystkie odpowiedzi wyświetlone. Sprawdźmy, kto pierwszy będzie kłamał. Syzyf, biedny Krzysztof. Klaudio, sprawdź, czy ty będziesz dziś kłamczuchem. Pokażę wam to coś. To nie ja będę dzisiaj kłamała. Marku, sprawdź, czy to ty. Niestety, nie jestem kłamczuchem. Krzysztofie, może tobie przypadnie rola kłamcy? Nic tu nie ma. Marko, on naprawdę otwórz swój pulpit. Bob. Zdecydowanie nie jestem kłamcą. Michale, sprawdź. Dzisiaj to nie ja będę kłamał. Kocham cię. Małgorzata, otwórz swój pulpit. Nie, ja dzisiaj nie będę kłamcą. To na pewno nie ty? Na pewno nie. Nikt się nie chce przyznać, ale jedno z nich będzie kłamać. Ta osoba wszystkie odpowiedzi będzie miała wyświetlone na swoim pulpicie. Kto to będzie? Tego być może dowiemy się już w pierwszej rundzie. Za chwilę usłyszycie pierwsze pytanie. Jedno z was będzie mieć ciągę. Ta osoba będzie miała wszystkie odpowiedzi na swoim pulpicie, a tych odpowiedzi będzie 10. Od najmniej do najwięcej punktowanej. Wy pozostali, ci uczciwi, dobrzy gracze, będziecie ci się pocić, aby wymyśleć tę najlepszą odpowiedź. A nasz kłamczuch wszystko będzie miał podane na talerzu. Za chwilę pierwsze pytanie. Bo jeżeli wierzyć słowom piosenki, to nie ma brzydkich kobiet, tylko wina czasem brak. Jest też mądrość ludowa, która mówi, że każda potwora znajdzie swego amatora. Ale co zrobić, gdy wszystko zawodzi? I oto pytanie. Co może skłonić mężczyznę do związku z brzydką kobietą? To pytanie zadaliśmy naszym ankietowanym. Wybraliśmy 10 najpopularniejszych. Ja czekam na nerwówkę na czacie, jaka się zaraz zacznie. Już mam taki uśmieszek na zasadzie, że wiem, że zaraz się zaczną dymy.
najmniejszych odpowiedzi. I ta odpowiedź, która pojawiała się najczęściej, będzie najmniej punktowana. Będzie warta tylko 250 zł. A ta odpowiedź, która pojawiała się najrzadziej, będzie warta aż 2,5 tysiąca złotych. Wartość każdej kolejnej odpowiedzi rośnie o 250 zł. Jeżeli natomiast udzielicie odpowiedzi, której nie będę miał na swojej liście, wtedy oczywiście nie wygrywacie pieniędzy. Przypomnę pytanie. Halo, Małgosiu. Tak, tak. Co może skłonić mężczyznę do związku z brzydką kobietą? Ciebie to nie dotyczy. Najlepsze, że ona ma podwójne nazwisko, więc teraz tak do mężatki pani Ibiszu to nieładnie. Klaudio. Jej status majątkowy. Że jest bogata, tak? Dokładnie tak. Zobaczmy, czy mamy taką odpowiedź. Jest bogata. Najpopularniejsza odpowiedź. Klaudio, od ciebie też oczywiście to nie dotyczy, ale tylko 250 zł. Zarobiłaś za to pytanie. No ale widać, która jest bardziej w jego typie. Instant widać. Marku, jak sądzisz, co takiego? Po prostu miłość. Miłość. Już sprawdzamy, czy jest taka odpowiedź. Może to rzeczywiście niewiarygodne, ale takiej odpowiedzi nasi ankietowani nie udzielili. Ciekawe dlaczego, ale to już zostawmy. Krzysztofie. Może nie miłość, ale jej charakter. Jej charakter. Już sprawdzam. To ciekawa odpowiedź. Wydaje mi się, że powinno to być na liście. Zobaczmy. Tak, ma bogatą osobowość. Inka wpłaci 10 złotych. Odpowiedzi się przydadzą, uśmiechnięta buźka. Jak jakiegoś kawalera do mnie przekonać? Ja znam niezawodną metodę, która pozwoli wam bardzo szybko zdobyć zainteresowanie męskie. Chodzicie na jakąś dużą konwersację na Discordzie, na jakiegoś kola losowych ludzi i mówicie coś. Potem grupa spoconych facetów zacznie wrzeszczeć, że rozmawia z nimi kobieta i nazywać was kitten, Discord kitten. Lepiej uciekać, ale mówi, jak coś działa. Podobno działa. Mamy, ale za jedyne 500 zł. Ja tylko powiem, nasi gracze, starajcie się, bo po każdej rundzie, po trzech pierwszych rundach mam premię dla trzech najlepszych graczy w danej rundzie. Marko, jak myślisz? Namowa kolegi. Przepraszam. Krzysztofie, czy rozumiesz? Nie. Mam na myśli porada przyjacielska. Czyli rozumiem. Bądź z brzydką kobietą. Nie podoba ci się, bądź z nią. Zobaczmy, czy mamy... No nie mamy tak odpowiedzi. Tak jest. Tak, to będzie ze mną. Michale, jak myślisz? No jak nie piękno zewnętrzne, to może piękno wewnętrzne. Niestety nie mam takiej odpowiedzi na liście. I Małgosiu, ty masz najwięcej czasu, żeby się zastanowić... Jak sądzisz? Ja może będę taka trochę okropna, ale może takie sprawy seksu? Seks, tak? Już z przyjemnością sprawdzam. Uważaj, mam. Jest dobra w łóżku. Może to być? No chyba tak. Oczywiście. 1250 zł. Jestem monotematyczna. Zobaczmy teraz, jaki mi... Jestem monotematyczna, ale pick me! Jak musiała jeszcze rzucić. Jestem monotematyczna. Ja tylko o jednym, panie Ibiszu. Tylko jedno w głowie. Nie no, jak oni nie będą razem, to nie wierzę w miłość. Mieliśmy pozostałe odpowiedzi. Pasują do siebie. Na które nie wpadliście, a nasi ankietowani jednak, tak? Otóż, jest inteligentna. Jest hojna. Jest... Przepraszam. Ma skłonności masochistyczne. Co? Oczywiście ten facet, nie kobieta. Dobra, chyba... Jest okay. Wesoła, jest czuła, jest w ciąży i tu nie uwierzycie. Krzysztof, chodź, ty przeczytasz. Nie może. Proszę, 2,5 tysiąca za co? Na ładne przyjaciółki. I to jest argument. Jakie przyjaciółki? Ładne? Mówiłem, że warto się starać, bo teraz przyznam premię dla trzech najlepszych graczy w tej rundzie. Otóż Małgorzata otrzymuje ode mnie teraz 6 tysięcy złotych. Super. Krzysztof otrzymuje premię. Ale on będzie wkurzony, jak ona odpadnie jako pierwsza. Ale on będzie wściekły. Będzie jak na szpilkach chodził przez resztę programu. Nie, 3 tysiące. I Klaudia 1500 zł. Nikt z naszych graczy nie chce się przyznać, kto z nich jest kłamczuchem, ale kłamczuch jest wśród was. Czy korzystał ze swoich podpowiedzi zupełnie bezkarnie? Zaraz się przekonamy, kto jest kłamczuchem, kto kogo przekona.
Małgosiu, ty zarobiłaś do tej pory najwięcej. Ponad 7 tysięcy złotych. Uważnie obserwujesz swoich rywali. Jak sądzisz, kto z nich jest kłamczuchem? Ja myślę, że Michał. Dlaczego? Tak zareagował na to, jak otworzył swój ten telewizorek. Myślę, że on. Krzysztofie, bo ty masz dobre tu pole widzenia. No i patrzcie, on w tym momencie ona kasuje gościa, który zasłania Ibisza, a Ibiszowi zasłania, to jest meta gra. Oni w tym momencie grają na randkę ze sobą nawzajem, a nie jakieś pieniądze. To tu się szachy 5D randkowe toczą. Ja, na Michała. Obserwowałeś, jak otwierał? Nie bardzo obserwowałem, natomiast inne moje są odczucia. Ciekawy jestem. Ja kłamcę bym ulokował w ładniejszym ciele, że tak powiem. Gdzie by się można było go nie spodziewać. Myślisz o Małgosi czy Klaudii? Jakbym wskazał teraz tego ziomka obok siebie, tak dla mema, żeby zobaczyć reakcję Ibisza. Patrząc na jego oczy, to widzę w nich tą odpowiednią dawkę szaleństwa. Byłby do tego zdolny. Małgosiu, co ty na to? No, ja powiem szczerze, że... widziałem jej reakcję. Nie znasz mnie na tyle dobrze, żeby wiedzieć, jaka będzie moja reakcja. No, ale jeżeli tak sądzisz... A kogo podejrzewam Marko? To mnie ciekawi, bo Marko taki stoi niezauważony, cichutko myśli, że przetrwa. Ja podejrzewam Krzysztofa, na przykład. Aha. Dlaczego? Ponieważ udzielił odpowiedzi za 500 zł, nie trafił w najmniejszą, ponieważ była w sumie zajęta, ale myślę, że taka jest strategia kłamcy. Żeby celować w najniższe odpowiedzi. Być może tak, być może nie, ale jestem bardzo ciekawy, kto z was ma odpowiedzi wyświetlone na monitorze. Czas na pierwsze głosowanie. Jeżeli ktoś z was będzie miał 3 głosy od pozostałych, automatycznie odpada z gry. Ale jeżeli nikt z was nie będzie miał 3 głosów, wtedy kłamczuch potajemnie wyeliminuje uczciwego gracza. Czas na pierwsze głosowanie. Przepraszam, ale Tomato Potato napisał, że chce w zamian, żebym pokazał stopy. Niech ci będzie ten jeden raz. Nasi gracze podjęli już pierwszą decyzję. Starają się teraz zdemaskować kłamczucha. Kogo będą typować? Tego dowiemy się tuż po przerwie. Tuż przed przerwą nasi gracze podjęli pierwszą decyzję. Starają się teraz zdemaskować kłamczucha. Kto kłamie? Kogo wytypują? Dobra, moja teoria. Zlikwidują tą blondynkę, bo ona strasznie dużo punktów dostała, dużo kasy, w sensie, bo to złotówki. Bardzo dużo złotych zarobiła, najwyżej punktowana odpowiedź i widać, że ma przelotkę z Ibiszem, więc będą się stresowali, że będzie miała fory. Co jest racjonalne totalnie. Ale z drugiej strony, jak ją usuną, to wtedy Ibisz będzie poddenerwowany chodził, bo on autentycznie nie wytrzyma tych 30 minut. Klaudio, kto jest kłamczuchem? Michał. A nie? Może się mylę. Małgosiu, jakaś. Kto kłamie? Michał. 2 głosy na Michała. Jeżeli będzie jeszcze jeden, Michał odpada z gry. Michale, kto kłamie? Szczerze, Krzysztof. Marko. Marek M. Kiedyś trafię. Zapytam teraz Krzysztofa. Jeżeli Krzysztof wskaże na Michała, to już po nim. Krzysztofie? Ja jestem stały w uczuciach. Dziękuję ci bardzo. A więc rodzi się, coś tu się rodzi w programie. Dobrze, Małgosia. I teraz został nam tylko Marek. To będzie decydujący głos, bo jeżeli Marek wytypuje Michała, Michał zakończy grę. Proszę. Michał. Michale, masz 3 głosy, odpada z gry. Nie rozumiem, dlaczego go wyeliminowali, dosłownie. Jesteśmy bardzo ciekawi, jaka jest prawda. Jeżeli dobrze odgadli, wtedy zachowują swoje pieniądze. Ale jeżeli pomylili się, jesteś uczciwym graczem, tracą połowę tego, co mają. Michale, czy jesteś pomylony? Słuchajcie, jakby kiedyś jakaś telewizja napisała, że szukają prowadzącego do wznowienia teleturnieju kłamczuch. Może by było fajnie. Pewnie się zastanawiałem, czy stracą połowę kasy. I stracą, bo nie jestem kłamczuchem.
Dziękuję ci bardzo za udział w programie. A mogę już recyklingować tą anegdotkę, czy za wcześnie? Że poznałem się kiedyś z Ibiszem. O, już jest na tyle nowych widzów, że mogę, super. Słuchajcie, poznałem kiedyś Krzysztofa Ibisza. Poznałem go w studiu filmowym Tomasza Działowego. Nie wiem, czy znacie takiego gościa, Tomasz Działowy się nazywa. Jest taki w branży człowiek. Miałem przyjść tam na nagrywki. Byłem na okropnym kacu. Takim tragicznym kacu. Dosłownie Paweł mnie zdrapał z kanapy, na której mnie przekimał wtedy, bo mieszkałem wtedy poza Warszawą. Paweł mnie zdrapał z podłogi i mówi: Dominik, ty za 10 minut nie masz nagrywać czegoś z Tomkiem. Ja tam odparłem coś typu i poszedłem. W moim najbardziej upodlonym stanie życia pukam do drzwi i po drugiej stronie otwiera mi Gimper i Krzysztof Ibisz. Podają rękę, ja próbuję im podać, ale tak naprawdę moja ręka zmierza w stronę kanapy, na którą się przewracam i leżę na niej przez następne 10 minut, dopóki ktoś nie zaproponuje próby zdobycia kawy. Ale dlaczego w sumie był tam Krzysztof Ibisz? Okazuje się, że Krzysztof Ibisz był w tym miejscu z tego powodu, że jeżeli dobrze pamiętam, tutaj już musicie pytać Tomka, o ile dobrze pamiętam, Krzysztof Ibisz chciał zrobić coś na YouTubie i nie wiedział, jak ustawić tytuł i zmienić miniaturkę. Więc umówił się na indywidualne spotkanie z Tomkiem. Tomek miał do tego taki pokój zarządu. Byłem tam kiedyś. Siedział tam i oglądał memy na laptopie. Wszyscy myśleli, że pracuje. Czasami wchodził Ignacy i Ignacy mu wysyłał swoje memy, które znalazł, a Tomek mu wysyłał swoje. Dosłownie prywatne spotkanie, żeby nauczyć, jak wgrać thumbnail na YouTubie. Ja się nad tym zastanawiam, to aż mam ochotę zapytać Tomka, czy mój mózg mnie oszukuje, czy to się naprawdę działo. Bo to jest tak surrealistyczna sytuacja, albo surrealna, cholera jasna, nieprawdopodobna rzecz, że może ja po prostu nigdy nie dotarłem do studia Tomka. Dziękuję. Dobra, wy mi znajdźcie odcinek z Tomkiem. Niestety nie udało wam się poprawnie wytypować kłamczucha. W związku z tym zabieramy wam teraz połowę waszych pieniędzy. A kłamczuch cały czas jest wśród was. I to ten sam dobrze kłamie. Czas na drugą rundę. Ludzie żenią się z różnych powodów. Facet żeni się, bo się zakochał. A kobieta zakochuje się, bo chce się żenić. Nie jest to Adam. Ale jeżeli się jednak nie zakocha, to co wtedy? Jest, to istnieje, słuchajcie. Jest dowód. Jędze, razem ze mną Abien. Gdzie ledwo stojący ja układam jęgę z Tomkiem, bo mnie poprosił o dogranie się do filmu. Jęgi z dwóch pierwszych, z dwóch górnych nie wolno przekładać. To jakoś ustawili, że te jakby bezpieczne kolory jakoś twardo siedzą. No, no dobra, ja chyba skasuję ten żółty. Żółtego skasujesz? O, zobacz. Z kiedy? 2019. Także ten dzień miał miejsce, jest dokument na YouTubie, że układaliśmy z Gimperem jęgę. To się wydarzyło. Oto pytanie. Z jakiego powodu kobiety poślubiają mężczyzn, których nie kochają? Marku. Myślę, że z powodów finansowych. Dla pieniędzy. Dla pieniędzy. Zobaczmy. Tak jest. 500 zł jest twoje. Krzysztof, ja myślę, że ty jesteś znawcą kobiecej duszy, tak? Kobiecych sekretów. Jak myślisz, jak jest? Uderzę chyba wysoko, mi się wydaje, jeżeli będzie. Ale na złość koleżance, przyjaciółce. Na złość koleżance, już sprawdzam, bardzo ciekawa teoria. Nie mam takiej odpowiedzi. Nie. Marko. Z powodu seksu? Dla seksu. Zainspirowała cię Małgorzata, tak? Tak, z pewnością. Niestety, nie mam takiej odpowiedzi. Małgorzato? Może dlatego z urody? Nie mam takiej odpowiedzi. Klaudio? Może dlatego, że chcą tego jej rodzice. Bo chcą tego rodzice, już sprawdzam. Mam. Klaudio, zarabiasz teraz 2250 zł. Ja pierdzielę. Zobaczcie, jakie były pozostałe możliwości. To jest w sumie oczywista odpowiedź, no nie? Dzieją się takie rzeczy. Sautum, dziękuję. Gości, według naszych ankietowanych, otóż, bo zaszła w ciążę. Tego nie braliśmy pod uwagę, tak, Krzysztof? Jestem doświadczony mężczyzną. Właśnie. Uwaga! Z głupoty. Ech. Żeby uniknąć staropanieństwa. Z rozsądku. Żeby wyrwać się z domu. O, to jest typowo kobiece. Żeby dokuczyć swojemu byłemu. Tak, Małgorzato? To można też tak zrobić. Nie? Dla kariery. I żeby zaimponować koleżankom. Nie poszło za dobrze po tym pytaniu, więc proszę, abyście się sprężyli, dlatego że po trzech pierwszych rundach mam premię dla trzech najlepszych graczy. Oto pytanie, które zakończy rundę drugą. Gdzie pracuje się w nocy?
Krzysztof. Na streamie. Syzyf. Pracuje codziennie. Sprawdzamy szpital. No a tam szpital. To w szpitalu to jeszcze pewnie mogą pójść spać. No nie, tak samo w kopalni. Kto ich tam pilnuje? Niosą jakieś kamienie, powiedzą, że nie było diamentów, czy co oni tam w Polsce kopią. A streamer musi ciężko przełączać karty z materiałami. Czasami musi coś powiedzieć. Z reguły dziękuję za donata. Dobry to krótko. Czemu nie mamy emotki Syzyf Marok? Czemu zniknęła najważniejsza emotka na kanale? Podsumowanie jest to najczęstsza odpowiedź. Tylko 250 zł. A mamy. Bo to all caps. Marko, jak sądzisz? Z pewnością w samochodzie ciężarowym kierowcy jeżdżą po nocach. Rzeczywiście jeżdżą, ale nie mieliśmy takiej odpowiedzi. Kurczę. Małgorzata, jak sądzisz? No ja będę znowu chyba monotematyczna. Pracuje się w agencjach towarzyskich. Już sprawdzam, agencje towarzyskie, tu wszyscy kiwają głowami. Ona to robi specjalnie. Ona to robi 100% specjalnie. Nie wiem, czy to jest... No nie no, program jest stary, pozwólmy sobie na takie dociekanie. Czy tam coś się mogło dziać za kulisami? Ibisz podobno miał swoją wtedy fazę rozbójnika, o tak powiem. Totalnie się podrywali na wizji. To jest podrywanie się na wizji, prawda? Miałeś taką samą koncepcję, Marku? Podobno. Chodziło mi o nocne kluby. O nocne kluby? Już patrzę. Ale Małgorzacie chodzi o dom publiczny, prawda? No, tak. I to jest warte tylko 500 zł. Klaudio, jak sądzisz, gdzie się pracuje w nocy? W taksówce, jako taksówkarz. Klaudio, dobrze ci idzie. Znowu to samo. 2250 zł. I Marku, proszę. W takim razie myślę, że ludzie, którzy prowadzą audycje radiowe... Dzięki, Amelka. ...także pracują w nocy, więc myślę, że w radiu. Pracuje się, ale nie mamy takiej odpowiedzi od naszych ankietowanych. I zobaczcie, jakie mieliście jeszcze możliwości. Za 750 zł można było powiedzieć, że w klubie... Prawda, podejrzanie dobre odpowiedzi. A z drugiej strony, czy by była taka głupia, żeby brać dwa razy tak samo punktowaną odpowiedź? Albo może byłaby tak mądra, że pomyślałaby, że każdy pomyśli, że byłaby za głupia, gdyby to zrobiła. Nie wierzę, że to jest ona. Marek, ale potem zrezygnował. Aj. Zmylił cię ten dom publiczny, tak? Katowicki blef? Co to jest katowicki blef? No, przez to co inne. Dalej, w nocnym sklepie, nikt nie pomyślał, w piekarni, w hotelu, w komisariacie oczywiście i oczywiście w straży pożarnej, a za 2,5 tysiąca można było powiedzieć, że hotel bardzo się w domu. O, streamer. Czas na premię dla najlepszych uczestników w tej rundzie. Klaudia otrzymuje tym razem 6 tysięcy złotych. Marek otrzymuje całe okrągłe 3 tysiące. I Małgorzata otrzymuje 1500 zł. Wszyscy zapewniają, że nie są kłamczuchami. Nikt nie chce się przyznać, że ma wszystkie odpowiedzi wyświetlone na swoim monitorze, ale ktoś jednak ma. Kto to jest? Zapytajmy na razie naszych uczestników. Klaudio, ty grasz bardzo mocno. Nie boisz się, że to skieruje podejrzenia właśnie na ciebie? Jestem kobietą i mam kobietą intuicję i tylko tyle. Marko, uwierzyłeś Klaudii? Tak, uwierzyłem. A kto jest teraz dla ciebie podejrzany? Marek M. Dlaczego? Ponieważ bardzo często spogląda w stronę swojego monitora. Jeszcze Marek M. Wydaje mi się, że są tam odpowiedzi. Czerpie inspirację. Małgorzato, też dobrze widzisz Marka. Jak kryminalista. To on, czy masz inną teorię? Właśnie jestem pomiędzy Markiem a Krzysztofem. Powiem szczerze, że zerkają mniej więcej tak samo. I tak samo się usiłują wpatrzeć w ten monitor. I muszę powiedzieć, że wy tak samo często Marek zerkacie Marucha? W te monitory. Może to tak jak wygląda na przeciwko, nie? Ale zobacz, Małgorzato, Marek gra bardzo delikatnie. Tak naprawdę zrobił 500 zł. 3 tysiące dostał ode mnie premii. Dzięki Bogu. Czy myślisz, że grały naprawdę tak cieniutko, żeby mieć tylko 500 zł? No nie korzystałby z tego w ogóle? Nie wiem, jaką bym mógł obrać technikę. Bardziej mi na Krzysztofa pada, ale no mówię, jestem pomiędzy. Krzysztof w tym momencie w Twin Peaks siedzi. Sorry, ja wiem, że to mało kto oglądał, więc nie śmiejecie się teraz, ale możecie obejrzeć fajny serial. Klaudio, ty powiedziałaś, że masz kobiecą intuicję, a co ona ci podpowiada? Na początku, jak odpadł Michał i okazało się, że nie jest kłamczuchem, myślałam, że kłamczuchem jest Krzysztof. Ale teraz rzeczywiście myślę o Marku M. A dlaczego? Wydaje mi się, że gra właśnie za słabiutko. I to tak jest. Ale aż tak słabo by grał, żeby wygrać 500 zł, bo 3000 to była moja premia. No czy właśnie. Tak słabiutko by grał? Ale będzie jeszcze jedna runda i następna i lepiej zostać i wyjść z
czymś niż odkłaść. Marku, co ty na to? Nie jestem kłamczuchem. Zrozumcie mnie, naprawdę nie jestem kłamczuchem. Kłamczuchem jest... Kościół, masz nazwisko Marucha, nikt cię nie potraktuje poważnie w tym programie. Jezus Maria, trzeba było się urodzić kimś innym. Nie problem, wszystkim dookoła robisz, chłopie. Kłamczuchem jest Krzysztof. Jestem o tym przekonany. Musicie mi uwierzyć, stoję najbliżej jego, obserwuję go i udzielę odpowiedzi w sposób nienaturalny. Krzysztofie. Jakby czytał. Krzysztofie, czy tak jest? Ja dalej twierdzę, że któraś tutaj z naszych pani jednak jest... A jak jest Boni M, to Boni też ma na nazwisko Marucha. Boni z zespołu Boni M nazywa się tak naprawdę Boni Marucha. Jak już jesteśmy w temacie. Z tym czarnym charakterem. Nie wiem, czy się nie skłonię w drugą stronę. Czyli? Tylko jedna osoba napisała XD. Poległem jako streamer. Ku Klaudii. Zastanówcie się w takim razie przez chwilę i podejmijcie dobrą decyzję. Jak na razie... Kłamczuch was przechytrza. Nie pozwólcie mu tym razem. Jestem bardzo ciekawy, jakie będą wasze typy. Przypomnę, 3 głosy na jednego gracza eliminują go z dalszej gry. Tym razem trafcie dobrze. Claudio, kto jest kłamczuchem? Marek. Marku, kto jest kłamczuchem? Krzysztof. Ja się Krzysztof tego spodziewał. Jestem ciekawy, Marka. Krzysztofie, czy będzie któraś z pań? Krzysztofie, kto jest kłamczuchem? No ja jestem hetero, więc... Ale Klaudia. Ale Klaudia. Klasyk. Marko, kto kłamie? Marek. Marek ma już 2 głosy. Jak mi to, ale mnie to tak wkurza, jak ta ideologia jest po prostu na każdym kroku. Odcinek 12+, no nie? Oglądacie sobie to z 12-letnim synem, który ma jeszcze głowę nieskażoną tym bagnem świata i on nagle słyszy, że ktoś w telewizji otwarcie mówi, że jest w programie rozrywkowym, który w ogóle o tym nie jest. Otwarcie mówi, że jest hetero. Ja pierdzielę. Małgorzata wskaże Marka, wtedy przesądzi o jego losach w tym programie. Małgorzato, kto jest kłamczuchem? Marek. Marku, 3 głosy na ciebie. To Marek, nie poruchaj. Przepraszam. Ale została do rozwiązania jedna tajemnica związana z tobą. Jeżeli to ty jesteś kłamczuchem, już pozostali zachowują swoją kasę. Ale jeżeli po raz drugi się pomylili, tracą połowę swoich pieniędzy. Do Marku, policjant AKA James płacił 10 zł. Sometimes think i should just myślicie, get on. Myślicie, że jestem kłamczuchem. Dobry cytat. Macie niezły problem, bo nim nie jestem. Dziękuję ci bardzo. Do widzenia. Dziękuję. Tak więc po raz drugi wyeliminowaliście z gry uczciwego gracza. Po raz drugi tracicie połowę swoich pieniędzy. A kłamczuch cały czas jest pośród was. I to ten sam. Czas na kolejną rundę. Oscar Wilde powiedział kiedyś, że jeden pocałunek może zmienić życie kobiety. No chyba, że mężczyzna zrobił to tak fatalnie, że kobiecie na zawsze się odechciewa. I oto jest pytanie. Co może zepsuć romantyczny pocałunek? Marko. Co może zepsuć? Po pierwsze, najbardziej oczywista odpowiedź. To jest El Clasico. W takiej sytuacji pewnie głupio wyjdzie. Po drugie, dostajesz na swój smartfon akurat albo smartwatch wyskakujące powiadomienie w trakcie całowania, że przyszły twoje testy DNA i odnaleziono twoją dawno zaginioną ciocię. Tylko, że jej też przychodzi takie powiadomienie w tym samym momencie, że odnalazła wreszcie rodzinę. To by było niezręczne, ale mała szansa, raczej się nie zdarza często. Pewnie rzadsza niż raz na tydzień, no nie, że tak się na całym świecie dzieje. Co się jeszcze może stać? Powrót żony? Klasyk. To na pewno będzie na liście akurat. Bardzo często zakochani całują się w domu, no i taki romantyczny pocałunek mogliby zepsuć rodzice, którzy by weszli. I już po atmosferze, tak? I po wszystkim. No zobaczmy, czy jest taka odpowiedź. Mam. Pojawienie się osoby trzeciej. 1000 złotych, Marko. No. Chyba, że jesteś w klubie swingersów, wtedy to jest mile widziane, także trzeba znać miejsce i czas na wszystko. Nie musi być to z automatu przeszkoda. Gorzato, a powiedz mi, jaka jest prawda? Oscar Wilde powiedział, że jeden pocałunek może zmienić życie kobiety. Czy to jest prawda? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Ja też. Proszę bardzo, co może zepsuć romantyczny pocałunek? Ale oni są chorni. Wydaje mi się, tak ze swojego doświadczenia, że może ktoś zadzwoni, może telefon teściowej. Telefon, co gorsza, telefon teściowej, 750 zł. Bardzo lubię moją teściową, naprawdę, ale...
Klaudia, jak sądzisz? Ja myślę, że każdy z nas lubi ładne zapachy, więc jakbyście się czuli, jakby wasza żona miała taką przelotkę z Krzyśkiem i Biszem w programie? Mimo trochę niezręcznie. Pocałunek może zepsuć przykry zapach. Z ust. Wow, przykry zapach z ust. No już patrzymy. Uważaj. Najczęstsza odpowiedź. Nieświeży oddech. 250 zł. Czy żony w tym kraju mają jakiegoś Ibisz pasa? Że jak sobie mówicie zawsze, no nie, że słuchaj, z Bradem Pittem, to tak, to możesz, kochanie, z Bradem Pittem. To jest ten legendarny przykład, chyba Brad Pitt najczęściej pada, albo jakiś tam inny amerykański aktor, znany bardzo. A chłop sobie mówi jakąś aktorkę, to na, o, Ryan Gosling, o, no, no, że z Ryanem Goslingiem, tak, tak, tak. Brad Pitt to raczej jeszcze starsze pokolenie. Natomiast, czy jest coś takiego jak Ibisz pas? Sobie daje ci taką szansę, no nie, że jak, kochanie, jak kiedyś będziesz miała okazję zaszaleć z Krzysztofem Ibiszem, to ja nie będę zły. Krzysztof, jestem ciekawy, jako ekspert od spraw damsko-męskich, no bo jesteś starszy niż Marko. Myślę, że mógłby to być na przykład deszcz? Już sprawdzam. Niestety nie mam takiej odpowiedzi. Zobaczmy, jakie były wszystkie możliwości. O, dobra, czytam. Beknięcie, nadmiar śliny, katar, kaszel, zderzenie zębów. Już teraz się nic nie będzie chciał całować po tym wszystkim. Broda lub wąsy. Czy to prawda? Nie narzekasz, tak? Za 2500 można było powiedzieć aparat na zębach. I teraz ostatni raz będzie szansa na premię. Skupcie się, zmobilizujcie. Słuchajcie, to jest tak, że jeżeli wierzyć saperom, to z bomby na ogół kończą jako niewypały. I to zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Oto pytanie. Kto jest najseksowniejszym facetem świata? Małgorzato, zacznę od ciebie. Pierwszym najseksowniejszym. Dobra, ale to był rok 2009-10. Kogo mogli dać? No, prowadzący programu, to musi być odpowiedź prowadzący programu. Seksowniejszym mężczyzną jest mój mąż. Ale czy myślisz, że taka jest odpowiedź? No myślę, że nie. Niestety nie. Więc dawaj tych znanych. No dobrze, ja bym dała może Bruce'a Willisa. Bruce Willis, już sprawdzamy. To jest twój typ? No tak. Bruce Willis uchodził za takiego seksbombę męską, naprawdę? Gdybym nie dał zaszaleć z Krzysztofem Ibiszem, bo sam chciałbym zaszaleć z Krzysztofem Ibiszem. To jest do zrozumienia. W oko. Nie ma niestety, nie ma takiej odpowiedzi. Claudio, najseksowniejszy facet świata. Myślę, że Orlando Bloom. Nie ma takiej odpowiedzi. Krzysztofie, jak sądzisz, co tu kobiety mogły powiedzieć? Brad Pitt? No, masz rację, ale jest to... Mówiłem wam. To jest najczęstsza odpowiedź, 250 zł. Mówiłem wam, że wśród starszych pokoleń totalnie Brad Pitt uchodził za takiego gościa, dlatego go dałem jako przykład. A wy mi wyskakujecie z Ryanem Goslingiem, nikt wtedy by nie pomyślał o Ryanie Goslingu. Nie oglądam się za facetami. No. Dziękujemy, wiemy już, jak musiał podkreślić. Marko też nie, ale zapewne nam powie. Też myślałem o bracie... Picie. O bracie Picie. Bracie Picie, dokładnie. Ale mam jeszcze drugą możliwość. Wentworth Miller. Jest to aktor, który gra w Prison Breaku. Główna rola, tak? Tak. Nie, już sprawdzamy. Niestety nie ma takiej odpowiedzi. Zobaczmy, jakie były pozostałe możliwości. Antonio Banderas. George Clooney. Boże, ale mam teraz 2009 vibe. To jest niesamowite, no nie? Wygeneruj mi film z wczesnych 2000. Obsadę do filmu z wczesnych 2000. Pierce Brosnan, Keanu Reeves, David Beckham, Harrison Ford, Johnny Depp, Mel Gibson i za 2500 można było powiedzieć Roberta De Niro. Ja pierdziele, nie mogę. No, absolutna taka topka męskiego Hollywoodu w tamtych latach. Po raz ostatni teraz będę przyznawał premię. Otóż 6000 zł otrzymuje Marko. Wreszcie, co? No. Wreszcie, doczekałeś się. Małgorzata, która już tradycyjnie ma jakąś premię, tym razem 3000. I również właściwie tradycyjnie Krzysztof, 1500 zł. Muszę powiedzieć, że nasz kłamczuk jest bardzo sprytny. Cały czas udaje mu się utrzymywać swoje kłamstwa w tajemnicy. Jeszcze nasi gracze nie wiedzą, kto jest kłamczuchem, ale jak myślicie, kto nim jest? Tak patrzę na wasze stawki
No i właściwie wszyscy gracie w miarę wysoko, wszyscy oprócz Krzysztofa, Małgorzaty, jak sądzisz? Czy to jest taka celowa gra? Nisko? Ja czemu nie idzie? Nie wiem, powiem szczerze, tak się patrzy w ten monitor i no nie mogę go nie typować, powiem tak. Czyli jednak uważasz, że Krzysztof cały czas? Tak mi się wydaje. Krzysztofie, ty się wahałeś między Klaudią a Małgorzatą, zmieniałeś zdanie. Co myślisz po tej rundzie? Ja cały czas jednak uważam, że gdzieś tutaj tkwi charakter, mówię. Tylko teraz, czy w białym, czy w czernym, Aniele? Właśnie, jak sądzisz? Coraz bardziej się skłaniam ku Klaudii. Nie wiesz nigdy kobiecie. Marko, jak sądzisz? Która z nich, czy może jednak Krzysztof? No ja, powiedzmy tak, ufam kobietom, ale troszkę się zdezorientowałem, gdy wiadomo, odpadł widać, Marek. Krzysztof, że młody, nie? Przynajmniej w tym programie, powiedzmy. Ale troszkę się zdezorientowałem, gdy odpadł Marek, bo to był mój typ. Praktycznie od początku myślałem, że to on jest kłamcą. No i teraz mój typ przechodzi na Krzysztofa. W takim razie jestem bardzo ciekawy, czy uda wam się wytypować prawdziwego kłamczucha. Pamiętajcie, że jest on bardzo sprytny. Dzięki, antyinteligentny. Głosujcie. Miłosio. A więc kto jest kłamczuchem? Komu od początku udaje się was wszystkich oszukiwać? Klaudio, kto kłamie? Krzysztof. Krzysztofie, kto jest kłamczuchem? K jak Klaudia, jak kłamca. Krzysztof się zrewanżował. Marko, kto kłamie? Nie będę oryginalny. Krzysiek. Jeżeli teraz Małgorzata wskaże na Krzysztofa, zakończ on grę. On ma autentycznie wzrok, jakby chciał kogoś siekierą porąbać po tym, jak go wyznaczają. Małgorzato, kto kłamie? Krzysztof. Krzysztofie, masz 3 wskazania. Jezus Maria, jak mu się mimika zmieniła w sekundę. Chodzi z gry. No, Krzysztof odchodzi z gry, a oni z tej ziemi po tym programie coś czuję. No nie no, Bob, 100% Bob. Ale jesteśmy bardzo ciekawi, czy to ty jesteś kłamczuchem, jeżeli dobrze wytypowali... American Psycho, czyli na polskie to będzie polski wariatuńcio. Zachowują swoje pieniądze, ale jeżeli się pomylili i jesteś uczciwym graczem, tracą połowę swoich pieniędzy. Krzysztofie, no, jaka jest prawda? Na pewno by chcieli, żeby wraz ze mną ten... Dzięki, Stefcia. ...stolik opuścił też i kłamca. Czy tak jest? Niestety tracicie połowę. Krzysztofie, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Polski szajbus. Odszedł Krzysztof, nasz uczciwy gracz. Tak więc zgodnie z regulaminem tracicie połowę swoich pieniędzy, a kłamczuch cały czas jest wśród was i kłamie bardzo, bardzo sprytnie. Dzięki, być może uda się go znaleźć w czwartej rundzie. W tej rundzie głos oddamy naszej publiczności w studiu. To oni będą głosowali. Jeżeli ktoś z was uzyska bezwzględną większość głosów, a więc ponad 50%, wtedy wypada. W tej rundzie będą aż 3 pytania. Oto pierwsze z nich. Co odrzuca cię najbardziej u nowo poznanej kobiety? Czyli pytanie na temat facetów. Klaudia, jak sądzisz? Obgryzione paznokcie. Ma brzydkie dłonie, może być? Tak. Warto, 2500. Marko, jesteśmy ciekawi, co ciebie odrzuca? Mnie odrzuca to, co mówi. Ale co, że jest nieinteresująca, czy głupia, czy... Tak, właśnie nie... O Boże, on chciał chyba powiedzieć po prostu, że mówi. Tak to zabrzmiało trochę. Mało interesująco. Nie mam takiej odpowiedzi. Małgorzato, jak sądzisz, co facetów odrzuca? Niezadbany strój, ubranie. Nie, no nie chciał. Już patrzymy, czy to ma znaczenie dla facetów. Mamy, jest źle ubrana, 2000 zł. Zobaczmy, jakie były tu jeszcze pozostałe możliwości, na które nie wpadliście. Otóż, najpopularniejsza odpowiedź to, że jest głupia, ale tu byś miał tylko 250 zł. Dalej, jest niechlujna, pali papierosy, nie potrafi się zachować. Ma przesadny makijaż, nie lubisz? Właśnie z tymi papierosami myślę. Makijaż to jest w porządku, ale właśnie te papierosy... To masakra, co? Tak. Tragedia. Zdecydowanie. Jest gadatliwa, ma brzydkie zęby, przeklina. Za przeklinanie można było mieć ponad 2000 zł. To było pierwsze pytanie w tej rundzie. Czas na kolejne.
Z jakiej okazji kupuje się eleganckie ubranie? Marko. Z okazji wesela nadchodzącego. Jest. Na ślub 250 zł. Jedyne, najpopularniejsze. Z okazji randki? 1000 zł. I rozmowa o pracę, o. Z okazji jakiegoś bankietu, przyjęcia takiego bankiet oficjalnego. Przyjęcie. Rozmowa o pracę. Na jakąś oficjalną imprezę. Już sprawdzamy, czy mamy taki wariant odpowiedzi. Czy można tym zarobić? Niestety nie można. Nie mam studniówka takiej odpowiedzi. Zobaczmy, jakie były pozostałe możliwości, na co nie wpadliście. Otóż 500 zł można było zarobić za na święta, przypływ gotówki, na komunię, na rozpoczęcie nowej pracy, na chrzciny, na pogrzeb również, na obronę no właśnie, dyplomu i oczywiście na Sylwestra. I czas powoli kończyć tę rundę, oto ostatnie w niej pytanie. Ładnie. Jakich rzeczy kompromituje mężczyznę, Małgorzato? No myślę, że stroju kobiecego na pewno. To jest ciekawa odpowiedź. No nie, tylko nie chłop przybrany za babę. Jakiego konkretnie? Śmiało. Pończoch. To na pewno. Rajstop. Czy mogę to podciągnąć pod bieliznę? No może by, niech będzie bielizna. Już sprawdzamy w takim razie. Damskiej bielizny mam. Jedyne 250 zł. Najpopularniejsza odpowiedź. Trudno. Klaudia, jak sądzisz? Gracz Valoranta. A gracze Valoranta tak chodzą? Ja pomyślałam o kalesonach. No. Już sprawdzamy kalesony, rzeczywiście. Można by tak pomyśleć. Niestety nie mam takiej odpowiedzi. Marko, pomyśl dobrze, zarób jakąś kasę. Ile tam masz? No, powyżej 3000. Najsłabiej na razie. Tak. Zarabię, chłopie. Tam tych latach rurki? Ale ej, to może być. Pod bieliznę. No już pod bieliznę. Tak, poszło. Także powiedziałbym różowych. Zdziwię cię, ale mam różowych rzeczy. 500 tak? złotych. Tak. I sprawdźmy, na co jeszcze nie wpadliście. To tutaj mamy. Nieświeżej bielizny. Dziurawych skarpet. A po ilu dniach zmieniacie na przykład majtki? W sensie, gadałem z kumplami ostatnio, że ja wolę co 3 zmienić, żeby było świeże. I oni mówili, że to przesada, za dużo higieny i 4 dni to jest podstawa. Ale was łatwo odpalić. Brudnych butów, ciasnych spodni, niemodnych garniturów, damskiej torebki, niewyprasowanych koszul i rozciągniętych swetrów. To była odpowiedź za 2500 zł. Zobaczmy, ile teraz macie na koncie. Nigdy nie widziałem tak szybko działającego czatu na Twitchu. W tym momencie prowadzi Małgorzata ponad 6,5 tysiąca złotych. Potem Klaudia prawie 5,5 i potem Marko powyżej 4 tysięcy. Teraz nasza publiczność w studiu postara się zdemaskować kłamczucha. Graczom się nie udało, może wam się uda. Ciekawy jestem, czy państwo przed telewizorami również mają swoje typy i czy będą to do... O, przód, tył, przewrótka na lewo, tył, przód, wychodzi przynajmniej 4. Można jeszcze na krzyż. Dobra, wymyśliłem jedną metodę, ale jest... trochę się nie nadaje na streama. Dobre typowania. Głosujcie. Marko, uzyskałeś 58% głosów naszej publiczności. Podejrzewają, że ty jesteś kłamczuchem. Będziesz musiał opuścić program. Ale wcześniej chcemy, żebyś nam powiedział, czy to ty kłamałeś. Na początku programu powiedziałem takie zdanie, i że zdecydowanie nie jestem kłamcą. I... mówiłem prawdę. Marko, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Oho, ale finał będzie. Oj, to się może Iwisz przegrzać troszkę. Tak więc kłamczuch cały czas jest ten sam. Jest bardzo sprytny i przebiegły. Najpierw wyprowadził w pole naszych graczy w studiu. Jest inne określenie, żeby nie mówić pas startowy, bo to jest trochę obrzydliwe. Możesz powiedzieć na przykład kapszlak. To bracia kapucyni mówią, że ich szlaki się... kapucyńskie szlaki to są w skrócie kapszlaki. Taka ciekawostka. Też fajnie pasuje do tego. Potem naszą studyjną publiczność. Ciekawe również, czy wyprowadził w pole was, naszych widzów. Czas na finał tego programu. W programie zostały Klaudia i Małgorzata. Jedna z nich od samego początku jest kłamczuchem. Od samego początku wyprowadza w pole zarówno uczestników, jak i publiczność studium. Czy teraz będzie zdemaskowana? W naszym finale usłyszycie
Dwa pytania. Na każde pytanie udzielicie po 3 odpowiedzi. Będziecie odpowiadały na zmianę, z tym, że stawki pozostają bez zmian. Oto pierwsze pytanie finału. Co kobieta powinna wiedzieć o mężczyźnie, zanim go poślubi? Klaudio. Powinna wiedzieć, czy nie był wcześniej zaręczony. Czy nie jest, tak? Tak, czy nie jest i czy nie był. Czy nie był i czy nie jest zaręczony? Niestety nie ma. Małgorzata. Oddly specific to było. Jak sądzisz? Co ty byś chciała wiedzieć? Ja jako żona powiedziałabym teraz, co wiem, czy jest brudasem. Czy sprząta po sobie 1750 zł? Tak rzadko? A jak to jest, Małgosiu? Czy mąż pod tym względem się nie sprawdza? Na początku nie, nie sprząta po sobie, aczkolwiek jest wychowany. Czyli powolutku, tak? Powolutku. Klaudio, proszę bardzo. Czy jest agresywny? Dobra myśl, jak myślisz, Małgorzato? No powiem szczerze, nie chciałabym męża agresywnego. Prawda? Zobaczymy, ale niestety nie mam takiej odpowiedzi. Małgorzato? Czy jest romantyczny? Czy jest romantyczny, bo to fajnie. No, tak na stałe, tak to naprawdę, fajnie. Jak ktoś jest romantyczny, to no, jest... No, może fajnie, ale nie mam takiej odpowiedzi. I Klaudio, zarób jakąś kasę. Czy chciałby mieć w przyszłości dzieci? Ważne, co? No ważne. Właśnie. I mamy, uważaj Klaudio, 2500 zł. Małgorzato, też zarób trochę kasy, proszę bardzo. No dobra, zacznę to, co zawsze, to, co na początku mówiłam. Czy jest dobry w łóżku? Czy jest dobry w łóżku? Ach, Małgorzato, o tym seksie już patrzymy. I uważaj, czy jest dobry w łóżku za 1000 zł? Powiedziała co do słowa. To mi trochę nie komputeruje. Ale to powiedziała rzeczywiście to na początku, więc... Zobaczmy, jakie były inne możliwości i co chcą wiedzieć. Dobra, na razie się jeszcze nie decyduję, jak to jest. Panie, otóż, czy był już żonaty? O Boże, mógł jej naciągnąć. Mógł jej to zaręczenie naciągnąć. Czy ma dzieci? Jaki ma zawód? Ile ma lat? I uwaga teraz. Chodź, Klaudio, przeczytasz, chodź. Proszę bardzo, głośno. Czy podnosi deskę WC? Właśnie. To jest ważne, Klaudio? No myślę, że po części tak. Małgorzato? No chyba tak. Mówię, że szczęście ucieka, jak deska jest podniesiona. Prawda, to chociażby tak. Dlatego. Branoc, i Marek. Za 2,5 to wpadłam to Klaudia, czy chce mieć dzieci. Słuchajcie uważnie, oto ostatnie pytanie w dzisiejszej grze. Dobra, trzeba będzie czym wybrać. Czym można zaimponować na plaży? Małgorzato. Myślę, że ładnym ciałem. Oczywiście, zgrabną sylwetką. 250 zł, jedyne. Klaudio? Ja myślę, że jak na plaży, to musi być też woda, więc może umiejętnościami pływackimi. Umiejętnościami pływackimi też dobra koncepcja, prawda, Małgosiu? Tak, tak. Nie mam takiej odpowiedzi, niestety. Małgorzato. Może strojem kąpielowym? Pisasz. Już patrzymy, czy strojem plażowym? No pewnie można. Mam 1250 zł. Klaudio, proszę bardzo. Może jest swoim partnerem, wyglądem partnera. Wyglądem partnera, ciekawa koncepcja, coś w tym jest, prawda? 1750 zł. Małgorzato, twoja ostatnia odpowiedź w tej grze. Powiem szczerze, już nie mam teraz koncepcji. Może parawanem? Fajnym parawanem. Ciekawe, ciekawe. Nie mam niestety. I Klaudio, twoja ostatnia odpowiedź w grze? Może opalenizną. O, opalenizną, logiczne. Już sprawdzamy. Mamy za jedyne 500 zł. Zobaczmy, jakie były inne możliwości. Otóż muskulaturą, tatuażami, brakiem celulitu, pareo. Wiecie, co to jest? Nie. Co to jest? Nie. Co to jest? Taka chusteczka, którą miałam. Tak, mieć. Taka chusteczka. Modnymi co? Okularami. Albo za 2500 leżakiem. Byłaś blisko, tak, parawa rzeczywiście. I w tym momencie, jeżeli chodzi o pieniądze, prowadzi Małgorzata. Ma 10 781 zł. Boże, tak bardzo nie mam pojęcia, która z nich. Nie wiem, nie wiem, jestem clueless. 10 218, a więc prawie równo, prawie równo. Za chwilę nasza publiczność podejmie ostateczną decyzję, postara się zdemaskować kłamczucha, ale wcześniej chciałbym, abyście powiedzieli do naszej publiczności kilka słów i oczywiście do widzów przed telewizorami też, którzy mają swoje typy. Klaudio, zapraszam. 15 sekund, przekonaj ich, że okay, to nie no, to załóżmy tą Klaudię. To byłoby za proste, gdybym ja od początku była kłamczuchą. Kaja Klaudia, Kaja kłamczuch. Prawie tak samo. Dobra, kto normalny by się tego wykuł na pamięć? Dobra, papa, siema. To jest najgorsze, co możesz zrobić. To było tak nienaturalne. Niestety, to nie ja jestem kłamczuchem. Zresztą, zobaczcie na moją postać. Ja sama wyglądam jak czarny charakter, więc byłoby wiadomo, że to ja.
Niestety, nie ja, a ona. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Klaudio. Kopała się. Małgorzato, zapraszam. Przekonaj ich, że to nie ty kłamiesz. 15 sekund dla ciebie, proszę. I to tak bardzo przedłużyła. Ja się chciałam z państwem przywitać. Państwo widzą mnie, ja nie mogę być kłamczuchem. To jest wiadomo od początku. Jestem tego pewna od początku, tylko miałam po prostu tutaj domysły do panów. Ja na pewno jestem pewna, że ta pani jest kłamczuchem. Jestem mamą 5-letniej, 6-letniej w zasadzie już dziewczynki. Nie kłamię w życiu. Dziękuję państwu, bardzo, dziękuję. Dziękuję. Jeżeli publiczność prawidłowo wytypuje kłamczucha, wtedy traci on wszystkie swoje pieniądze, a kasę wygrywa uczciwy gracz. Ale jeżeli karta tak matki, jak do tej no. pory kłamczuch wyprowadzi w pole naszą publiczność, tak jak to się dzieje od początku tego programu, wygra swoje pieniądze, a uczciwy gracz odejdzie z niczym. Jestem bardzo ciekawy, czy tym razem zdemaskujecie kłamczucha. Głosujcie. Publiczność już podjęła decyzję, czy od samego początku programu kłamczuchem jest Klaudia, czy może kłamczuchem jest Małgorzata. Przekonamy się tuż po krótkiej przerwie. Zaraz do was wracamy. Nie jestem pewny, cały czas nie jestem pewny. Witamy państwa po przerwie w programie Kłamczuch. Trudne to jest. Przed przerwą nasza publiczność podjęła decyzję, chcąc zdemaskować kłamczucha. Czy kłamczuchem jest Klaudia? Czy kłamczuchem jest Małgorzata? Jaka jest decyzja naszej publiczności w studiu? Tego na razie się nie dowiemy, ale dowiemy się za to, która z nich jest kłamczuchem. Małgorzato, to ty? Ale was porobiła wszystkich. To jest 90% czatu, pisało Klaudia. Dobrze grała, no dobrze grała. Mnie całkowicie na jej stronę przyciągnęło przemowa tamtej, bo była zbyt perfekcyjna przemowa. Przygotowała się jak na sesję. Ja byłem dobra była. Że to jest Klaudia. Naprawdę dobra była. Słuchajcie, Małgorzata wyprowadziła wszystkich w pole. Ale czy publiczność w ostatecznym głosowaniu rozgryzła Małgorzatę? Przekonamy się już teraz. Wydaje mi się, że wygra. Zapraszam was do przodu. Przypomnę, Klaudia może wygrać 10 218 zł. Małgorzata może wygrać 10 780 zł. Nie zasłonił. Stawki są mniej więcej równe. Jeżeli odgadliście, matki nie kłamią, tak powiedziała. Drodzy widzowie w studiu, że Małgorzata od samego początku była kłamczuchem. Ty na Fifisu? Kasę wygra uczciwy gracz, czyli Klaudia. Jeżeli natomiast zagłosowaliście na Klaudii, a Małgorzata oszukała wszystkich do końca, wtedy nasz kłamczuch, czyli Małgorzata, zabierze swoją kasę. Małgorzato, sprawdź, czy uda ci wygra. Się zabrać pieniądze do domu. Bardzo rzadko zdarza. Bardzo rzadko zdarza. Gratuluję, gratuluję serdecznie. Dobra była, cholera dobra była. Małgorzato, byłaś fantastyczna. Nie, uczciwie wygrała. Od samego początku nabrałaś wszystkich graczy w studiu i także dwa razy naszą publiczność. Czy nabrała was, naszych widzów? To jest bardzo ciekawe. Klaudio, tobie dziękuję za udział w programie. Małgorzato, naprawdę z tego odcinka inni gracze powinni się od ciebie uczyć, no. jak kłamać perfekcyjnie. A jeżeli państwo chcecie sprawdzić i spróbować swoich sił, strasznie przeaktorzyła do dobrze. Gry. Do zobaczenia w kolejnym programie. Ale super gra. No i tyle. Ja muszę kończyć, czuję się źle.